Zdrowia, szczególnie dla amerykańskich wyborców. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No nie wiem, może troszeczkę jest już, zaczyna być to nudne, ten głos z Ameryki nieustannie o tym, o wyborach, o Sandersie, o wyborach, o Trumpie, o wyborach, o Sandersie. No ale niestety to jest przyszłość Ameryki. To, co się dzieje dzisiaj, no to zadecyduje, gdzie będą Stany Zjednoczone za ładnych parę lat. Dzisiaj jest wielki super wtorek, tak nazywają. Co to znaczy? To znaczy, że w wielu Stanach ludzie idą głosować na wstępnych kandydatów. Tych kandydatów na początku było około 17, także wszystkie te nazwiska są wpisane w tych formach do zagłosowania, no ale ludzie wiedzą, że większość z nich poodpadała i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym tygodniu odpadło parę osób, to już mówiłem na ten temat. Zostało w zasadzie pięcioro. No wszyscy mają powyżej 77 lat. No są to dinozaury, są to zawodowi politycy przyspawani do tego. Ale jest rewolucja w Partii Demokratycznej. Partia Demokratyczna w latach 1960-70, no to była partia, można powiedzieć, normalna, taka, co się działo? No działo się tak, że był demokraci, no to byli właściciele niewolników na południu, republikanie, czyli konserwatyści, no to byli bardziej na północy, w uprzemysłowionych rejonach, ale Partia Republikańska, no to byli z reguły Anglosasi, biali, protestanci, a demokraci, no to byli w zasadzie katolicy, nie Włosi, Polacy, Francuzi, klasa robotnicza, klasa pracująca, no ale to było to przeciwstawne, także że Partia Demokratyczna z właścicieli niewolników zaczęła krzyczeć, czy tam propagować to, że to była bardzo zła. Zrobili 180 stopni taki salto. No i zaczęli się utożsamiać właśnie z bardziej z katolikami, nie z Anglikami i tak dalej, i tak dalej. No i to w ten sposób było przez ostatnie 40 lat. Ostatnie 10-20 lat, no to do Partii Demokratycznej doszlusowało, powiedzmy, bardzo dużo no, najróżniejszych grupek interesów. Wszystkie te homoseksualiści, wszystkie te zboczenia. Doszlusowali bardzo dużo muzułman, doszlusowało dużo ludzi, którzy przybyli do Ameryki nielegalnie. Doszlusowało dużo socjalistów i komunistów, którzy uciekli z socjalizmu i z socjalizmu, no ale starają się budować cały ten system w Ameryce. I to jest właśnie najgorsze, że połowa emigrantów, która trafia do Ameryki, chce zbudować ten kraj, który opuścili. Nie patrzą się to, co działało w Ameryce, tylko przynoszą te swoje idee. Dużo z tych, no jest to nieprawdopodobne. Bernie Sanders dla odmiany jest wyjątkowy, no bo on był zawsze socjalistą, zawsze był komunistą, nigdy nie wylądował w Izraelu, gdzie w zasadzie miałby obywatelstwo. No zawsze walczył w Ameryce. W Ameryce walczył z Ameryką. No i Bernie Sanders, on przepisuje historię. Bolszewicy, jak wydawali różne encyklopedie, no to tam z tych zdjęć retuszowali, usuwali najróżniejsze figury. No a Bernie Sanders teraz to jeżeli opisuje Kubę, no to opisuje ich w bardzo pozytywnym scenie. Wielu Amerykanów było obrażonych przez to, co Sanders, jak on śpiewał na temat Fidela Castro. No mam nadzieję, że dużo Polaków też było obrażonych. No ale to pokazuje, jaki on ma punkt widzenia. On był entuzjastą socjalistycznej
Partii Pracy w Ameryce w latach 1980, no bo była taka oficjalnie, no jest wolność wypowiedzi, to w Ameryce mogła być socjalistyczna Partia Pracy. No i on ciągle tam popierał Castro, popierał sandynistę Daniela Ortegę. To wszyscy, oni obydwaj byli sowieckimi pionkami, tak? Tak samo jak Jaruzelski był sowieckim pionkiem, no i tłumaczył Polakom, że stan wojenny wprowadził, żeby Sowieci nie weszli. 2 miliony ludzi wyemigrowało pomiędzy, powiedzmy, Solidarnością a ustawką Magdalenki. Później cały ten stan wojenny, no to był po to, żeby przyszykować ustawkę szabru całego PRL-u i wszystkie te czerwone świnie rozszabrowały, powiedzmy, Polskę. Znowu parę milionów wyjechało. No, socjaliści są socjaliści, to są bandziory, powiedzmy, i mordercy, to nie ma co dużo ukrywać. Teraz ostatnio był taki program, jest 60 minut, no i tam Sanders pokazali filmik z lat 80., kiedy tłumaczy, dlaczego Kubańczycy nie stanęli po stronie z Amerykanami, żeby obalić Castro. No i zaczął tłumaczyć, że w zasadzie nie stanęli do ruchu oporu, dlatego że ich dzieci były wykształcone, że ubezpieczenie zdrowotne było im dane i tak dalej, i tak dalej. No i społeczeństwo zostało zmieniane. Także nie było oporu, nie było jakiejś walki. No i Sanders się spytał tego prowadzącego, mówi, wiesz co zrobił pierwszy, co Castro zrobił? No, zwalczał analfabetyzm. No nie jest taka, i on mówi, zwalczał analfabetyzm. I czy to jest złe, zwalczać analfabetyzm? No to jest wredne pytanie. No a do tego analfabetyzmu takiego dużego nie było, no bo 80% potrafiło czytać i pisać, także tylko 20% w 58 roku nie potrafiło. No i było to, Kuba była jedna z czterech najbardziej wykształconych krajów w Ameryce Łacińskiej. No i mieli tam w miarę tą ekonomię taką prosperującą. I cała ta popularna rewolucja, tak jak socjaliści przedstawiają, no to nie była prawdziwa. Wielka, bardzo duża część społeczeństwa kubańskiego no, przeciwstawiała się komunistom, no ale komuniści mieli broń, po prostu steroryzowali cały kraj. Po tym jak Fulgencio Batista uciekł, no to wszystkie te bandziory Fidela Castro zaczęli wykonywać egzekucje na żołnierzach i na policjantach tego starego systemu, bez żadnych rozpraw sądowych. Archiwa kubańskie pokazują, że w 1959 roku zostało rozstrzelanych ponad 1000 osób na Kubie. No to są spore ilości ludzi. No i te morderstwa, wyniszczanie nie skończyło się w tym momencie. Castro w zasadzie później zaczął zwalczać tych swoich pobratyńców czy towarzyszy broni, no bo doszedł do wniosku, że oni nie są wystarczająco rewolucyjni, kiedy oni zaczęli się troszeczkę przeciwstawiać temu terrorowi. No ale to jest to samo, co się stało z Trockim i z Sowietami. To zawsze mordercy, ci komunistyczni najpierw dochodzą do władzy, a później się wyżynają. Także, że w latach 1960-67 następne były egzekucje, około 2000 ludzi wymordował, bardzo często z tego najbliższego swojego kręgu. No i zginęło około 1000 osób w walkach, powiedzmy, władzy z ruchem oporu, no, czyli tacy wyklęci ludzie, bohaterzy, żołnierze wyklęci. To na Kubie było to samo. No,
w Chinach też było od 45 roku do 48, zanim przedwojenny rząd wyjechał na Tajwan. No, komuniści wszędzie robią to samo. Przychodzą, mordują, terroryzują, później się mordują nawzajem. Propaganda socjalistyczna to zawsze mówi, że oni niszczyli tylko spekulantów i kapitalistów. No ale to spekulanci kapitaliści. Jakiego rodzaju spekulanci kapitaliści? No sklepikarze, nie sklepikarze, właściciele najróżniejszych małych czy średnich pól jakichś uprawnych, bo nie chcieli, nie zgadzali się na kolektywizację, na kołchozy, no to tam ich mordowali. Metodę sowiecką mieli i oni wyczyszczali wszystkich ten ruch oporu. W górach Escambray, to jest legendarne, gdzie tam powiedzmy były te walki, no ale to nie jedno tylko miejsce było. Tysiące Kubańczyków, którzy chcieli zwalczyć Batystę, patrzyli, no to był horror po prostu dla nich. Oni myśleli, że odsuną Batystę, wrócą do konstytucji z 1940 roku. No a później jak Castro przyszedł ze swoimi bandziorami, zobaczyli, że po prostu to jest maniak. Prawie 3000 osób, Kubańczyków, było przygotowanych na odbicie Kuby w Zatoce Świń. No ale niestety Kennedy w ostatnim momencie się wycofał, no i komuniści załatwili tych 3000 osób, no ale w międzyczasie oni mieli szpiegów we wszystkich tych miejscach ruchu oporu, aresztowali dziesiątki tysięcy tych ludzi, którzy przyszykowywali się na walkę z Castro. Ilości ludzi, którzy oni zaaresztowali, no to były dziesiątki tysięcy starszych kobiet, młodzieży i tak dalej. Trzymali ich na stadionach, w szkołach, gdzie tylko się dało. No i wojsko używało wszelakie miejsca jako więzienia. No to po prostu był terror absolutny. I taki człowiek, Armando Valladares, on miał 22 lata w 60 roku, no i odmówił postawienia jakiegoś takiego napisu chwalącego socjalizm. No to w nocy przyszli, pobili matkę, zabrali go, sadzili go do więzienia. Żona po 22 latach wyciągnęła go, czyli w 1982 roku wypuścili go po 22 latach z więzienia. Poleciał do Francji, dostał później azyl w Ameryce, w USA. Został ambasadorem w Komisji do Spraw praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i napisał książkę w 1985 roku przeciwko jakiejkolwiek nadziei. No i opisywał tam właśnie ten bandytyzm, ten terror, wszystko to, co ci komuniści Castro robili. No i w tym interwiu z Sandersem Cooper właśnie to Sanders powiedział, że no nie zgadza się z rządem autorytatywnym, czyli taki, który trzyma tam za mordę. No ale prawda jest taka, że to nie jest, Kubańczycy to nie jest tylko autorytatywny, ale jest to totalitarny. System totalitarny kontroluje każdy centymetr życia człowieka prywatnego i publicznego. No trzyma po prostu w garści, no i represjonuje do siódmej potęgi. No Jaruzelski zrobił stan wojenny, no ale to są tego rodzaju ludzie. No i później popatrząc na ten program cały
likwidowania analfabetyzmu, no to to jest indoktrynacja, tak? To się nazywa analfabetyzm, ale tam są czytanie powiedzmy Marksa, Lenina, Engelsa, Castro, Mao i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest pod kątem politycznym. To nie ma tam nauki, jakiejś literatury, czy światowej, czy krajowej. To jest indoktrynacja. Wyższe uczelnie, tak jak były za PRL-u, w każdym kraju, powiedzmy, te w Ameryce obiecują ciągle darmowe uczelnie, no ale to mało do kogo dochodzi, że żeby dostać tego rodzaju się na te studia, no to partia będzie się pytała, jesteś z nami, czy jesteś przeciwko. Jeżeli masz inny światopogląd niż my, no to my tobie tej szkoły nie damy. No i to właśnie to jest identycznie na Kubie, czy w jakichkolwiek innych krajach socjalistycznych, to w ten sposób jest. Amerykanie jakoś zostali zlasowani ich mózgi, że oni będą kończyli jakieś nie wiadomo najlepsze uczelnie, za darmo, bez żadnych zobowiązań. No nie ma wolności wypowiedzi na Kubie. Na Kubie przed Batystą i przed Castro to oni mieli 50 dzienników. Te gazety były wydawane, mieli w latach 40-tych, 50-tych mieli najwięcej stacji telewizyjnych. A dzisiaj w zasadzie telewizja państwowa, prasa państwowa mówi to, co ludzie mają robić i jak mają myśleć. Argentyna, Chile czy Kostaryka ma analfabetyzm mniej więcej na tym samym poziomie, co Kuba. Paragwaj, Kolumbia, Ekwador i Panama mają troszeczkę więcej poziom analfabetyzmu, no ale oni wszyscy jakoś osiągnęli wzrost gospodarczy. Kuba nie potrafi z tego osiągnąć, no ale inne kraje nie miały tych takich autorytatywnych czy można powiedzieć totalitarnych rządów. Także jeżeli Ameryka wybierze Castro, Sandersa na kandydata na prezydenta, no on nie ma szans, żeby zostać wybrany zamiast Trumpa, no ale jeżeli by został wybrany, no to widać do czego on jest skłonny i do czego on ma chęć zmienić Amerykę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć subskrypcję, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.